Hej, hej, witajcie na kolejnym podsumowaniu miesiąca. Czas podsumować sobie listopad. I w filmie, w którym mówiłam Wam o moich pomysłach na prezenty, bardzo Wam się spodobała ta wystawka z winami, tak więc stwierdziłam, że na razie ją zachowam. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie listopada, ponieważ tutaj już zresztą zobaczyłyście w ostatnim podsumowaniu, że zmieniłam emotikonki, które się pojawiają, dlatego że do tej pory miałam czarne motki, które na tle tego czarnego tutaj tła, no nie były zbyt widoczne, tak więc musiałam znaleźć jakieś inne emotki, które mogłabym tutaj, wiecie, wykorzystać, tak więc są już teraz troszkę inne emotki, bardziej kolorowe, z różnymi minkami. Powiem Wam, że trudno było znaleźć takie fajne, które by mi odpowiadały i które byłyby mniej więcej jakby z jednej rodziny, bo ja lubię, żeby one tak, wiecie, wszystkie wyglądały jakby były, wiecie, z jednej rodziny. Natomiast nie jest to taka prosta sprawa, przyznaję szczerze, ale przechodzimy do podsumowania i w tym miesiącu, bodajże chyba 2 miesiące temu, też miałam taki miesiąc, gdzie miałam 9 produktów i nie było miejsca pierwszego, bo nic mi tyłka nie urwało. Natomiast w tym miesiącu nie ma miejsca 10, bo nic tak naprawdę nie było takie tragiczne w tym miesiącu. Przynajmniej z tych produktów, które zaczęłam używać, naprawdę nic nie okazało się takim totalnym failem i bublem. Jest kilka rzeczy, które były takie na zasadzie, że no to one są właśnie na końcu tej listy. Natomiast tak ogólnie to powiem Wam, że to jest lista prawie samych fajnych rzeczy i oprócz tego naprawdę niezłych hitów. Naprawdę mam super turbo hitowe rzeczy, które na przykład uratowały mi dłonie i nie mam już, jak widzicie, nie wiem, czy zwracałyście uwagę w moich poprzednich filmach na czarne, na czerwone plamy, które się pojawiały tu, które się pojawiały tu. No a teraz z powrotem mam moje po prostu gładkie dłonie. I zresztą powiem Wam, jak dojdziemy do tego produktu. Natomiast zaczynam od miejsca 9 i to jest produkt, który troszkę niestety mnie rozczarował, ponieważ markę bardzo lubię, mam kilka swoich ulubionych produktów i to jest nowość, która u nich wyszła i byłam bardzo ciekawa, jak ona mi się będzie spisywać i niestety okazało się, że troszkę nie do końca mi ona pasuje. I mówię, słuchajcie, tutaj o The Body Shop i o masce Pumpkin Enzyme Mask, ona się bodajże tak nazywa, Pumpkin Instant Radiant in Shower Mask. Sorry. W każdym razie wszystkie produkty będziecie miały podlinkowane na dole, jeżeli Was one interesują, więc zajrzyjcie do opisu, jak również make-up, który mam wykonany. Tak więc, jeśli chodzi o tą maskę, to ja ją miałam jeszcze w październiku, natomiast w październiku nie zdążyłam jej za bardzo poużywać, ewentualnie to był może początek listopada, więc stwierdziłam, że sobie naprawdę chciałabym ją kilka razy użyć. To zużycie może nie jest jakieś turbo duże, bo już po kilku razach, o zobaczcie, że no kilka razy ją użyłam, ale stwierdzam, że to nie jest maska, po którą lubię sięgać. Maska w teorii ma być taką 5-minutową, szybką maską, że wiecie, idziemy pod prysznic, nakładamy ją na twarz i generalnie 5 minut, jak się myjemy, zmywamy maskę, w ogóle nasza twarz jest w ogóle tutaj, wiecie, w ogóle. Nasza twarz jest pięknie odżywiona i taka, wiecie, świecąca, radiant i w ogóle. Ja tą maskę pierwszy raz jak użyłam, to właśnie użyłam ją z myślą o tym, że szłam pod prysznic. Pod prysznicem zmywało ją się tak ciężko, że ja nie wiem, jak ona ma schodzić pod prysznicem, dlatego że ja musiałam użyć gąbeczki celulozowej, bo ona jest bardzo taka, no kleista, jak taka, wiecie, jak taki mokry, mokra glina, o, bo nawet nie mokry piasek, mokra glina. Więc okej, pod prysznic troszkę nie do końca mi się sprawdziła. No to następnym razem, parę razy, to wiecie, poużywam ją tak normalnie, ale no niestety, ta maska nie wiem, no nie daje mojej skórze jakiegoś takiego fenomenalnego kopa odżywczego czy czegokolwiek, żeby mi się chciało potem tak męczyć z jej usuwaniem. Bo tą maskę no niestety albo na przykład można usunąć mokrym ręcznikiem, albo właśnie jakąś taką rękawiczką, albo gąbeczką celulozową. Generalnie trzeba się trochę napracować, żeby tą maskę, wiecie, zmyć z twarzy. I to mi się już nie do końca podoba, bo jednak jeżeli ja muszę się napracować, a na przykład z maską tą z The Body Shop, ale z węglem himalajskim, no trochę się muszę napracować, żeby ją zmyć, ale mimo wszystko ja mam poczucie, że moja twarz jest oczyszczona. Natomiast po tej, to jest tak na zasadzie, okej. I tak potem nakładam dalszą pielęgnację, no bo generalnie woda przed chwilą mi tutaj wszystko zmyła i mam uczucie, wiecie, no może nie tyle, że ściągnięcia na twarzy, bo już dawno nie czułam ściągnięcia na twarzy po użyciu wody, ale mimo wszystko chcę nałożyć swoją pielęgnację, więc trochę ta maska moim zdaniem nie do końca się sprawdza do mojej skóry, nie wiem, może na przykład do bardziej suchej skóry, do wymagającej skóry, może tak. Natomiast przy mojej skórze, która nie jest skórą zbyt wymagającą,
Można by powiedzieć, że jest skórą dojrzałą, no bo 40 już minęła, już nie mogę powiedzieć, że jeszcze się zbliżam do 40. Nie, nie, już 40 lat mi stuknęło, więc można powiedzieć, że moja skóra jest dojrzała, ale ta maska jakoś tak, no nie robi nic. No i wiecie, za 100 na szczycie ją kupiłam w promocji, jak kosztowała chyba 59 zł, no to no może ją sobie kiedyś zużyję, natomiast tak ogólnie po prostu no szału na mnie nie robi. Następnie kolejny produkt, jest to produkt, który dosyć świeżo mogłyście widzieć u mnie na kanale, ale ja go miałam mniej więcej od połowy już listopada i tak sobie go używałam parę razy, no ale generalnie to nie jest produkt, który muszę użyć nie wiadomo jak wiele razy, żeby wydać o nim opinię. I mówię tutaj o rozświetlaczu z marki NYX, który powstał jakby w inspiracji, czy też jakby we współpracy z La Casa de Papel, czyli z domem papieru, domem z papieru. Jeżeli nie wiecie, no to Dom z Papieru jest serialem, który, bodajże on jest hiszpański, La Casa de Papel, no przecież, jest hiszpański i on bardzo mocno został spopularyzowany przez Netflix. Śmieszna historia w ogóle z tym serialem, dlatego że on tak naprawdę pierwsze dwa sezony były nagrywane o wiele, wiele wcześniej i jakoś tak nie miały zbyt dużej popularności w Hiszpanii. I po prostu Netflix jakoś się wykupił. No i jak się ten serial pojawił na Netflixie, no to zrobił szał i potem zaczęli właśnie dokręcać kolejne sezony. Trochę już tak szyjąc na kolanie, bo tak za bardzo nie mieli chyba pomysłu na te kolejne sezony. I w każdym razie, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, no to on jest fajny. Ja go mam dzisiaj na przykład na policzkach. W ogóle ten makijaż mogłyście widzieć na przykład w poniedziałkowym filmie, bo ja ten makijaż właśnie tam nagrywałam. On jest całkiem fajny, natomiast to jest rozświetlacz, który jest bardzo mocno brokatowy. Więc to nie jest taki najgorszy rozświetlacz na świecie. Natomiast jeżeli nie lubicie brokatu, to trzymajcie się z daleka od tego rozświetlacza, bo naprawdę to jest po prostu sam brokat. On tak nie wygląda tutaj. Na zdjęciach też nie widać, żeby on był brokatem. Jest bardzo trudno ująć właśnie te wszystkie drobinki takie brokatowe, które są tutaj w tym rozświetlaczu. Mnie skusił, powiem Wam, jakby wygląd. On wygląda jak sztabka złota, miał być tak fajnie wiecie, miał być tak ogólnie taki fajny, że to wiecie, takie bogactwo tutaj. Natomiast opakowanie jest tekturowe. Więc to powiem Wam, że kupujecie rozświetlacz za, nie wiem, około 80 zł i dostajecie takie lekkie tekturowe pudełeczko, pełne brokatu, to tak jest trochę tak, tak nie do końca, dlatego on, to nie jest zły rozświetlacz, robi niezłą robotę, na powiece wygląda naprawdę fenomenalnie, ja w tym poniedziałkowym filmie w dwóch makijażach właśnie użyłam, jak on tu odbija światło, w poniedziałkowym filmie właśnie w dwóch makijażach użyłam go też na powiekę, więc on naprawdę daje radę, natomiast jak na rozświetlacz za taką kwotę, no to uważam, że troszkę jej opakowanie jest trochę za tandetne, i mógłby mieć może trochę więcej jakby tej bazy takiej szampańskiej, żeby faktycznie ta tafla się robiła, a nie w zasadzie on robi tak bardziej brokatowe wykończenie. Tak więc no on dlatego tutaj właśnie jest jakby na dole tej listy. No i słuchajcie, w zasadzie teraz już, czyli mamy 9., 8. miejsce, od 7. miejsca to są same w zasadzie fajne produkty, do których mogę mieć drobne zastrzeżenia, ale generalnie miewam zastrzeżenia praktycznie do wszystkiego. Więc idąc dalej i będąc w rodzinie NYX i La Casa de Papel, kolejna rzecz to jest ich paletka. Jest to paletka zarówno cieni, jak i prasowanych pigmentów. Połowa z tych produktów nie nadaje się do okolic oczu. Tak jest napisane tutaj, natomiast mi to ogólnie nigdy nie przeszkadza i miałam mnóstwo innych palet również z takimi adnotacjami i jakby nie jest to dla mnie problem, natomiast zwracam Wam na to uwagę, dlatego że z tego co widziałam, niestety w sklepach tej informacji nie ma. Zazwyczaj jak się kupowało inne palety, to ta informacja była jasna, było wszędzie widać. Natomiast w przypadku NYXa i tych palet tej oraz tej dużej, właśnie ta informacja jest jakoś tak gdzieś skitrana, że nie jest to do końca jasne. Tak więc dlatego to podkreślam, ale tak jak mówię, dla mnie to nie jest problem. Jest to paletka, jak widzicie, takich kolorów burgund, pomarańcz, miodowy, taki wiecie, czerwony, brązowy. Ja dzisiaj właśnie tą paletką mam wykonany makijaż, tak więc zachęcam Was, jeżeli nie widziałyście, do poniedziałkowego filmu, bo tam jest właśnie 5 makijaży wykonanych tą paletką. Ta paletka jest, powiem Wam, spoko. Ona też kosztuje coś koło chyba bodajże 90 zł, o ile się nie mylę. Mamy tutaj 9 cieni, z czego właśnie 5 to są te prasowane pigmenty i to są te cienie tutaj, czyli mamy ten czerwony, ten i te tutaj, czyli takie głównie matowe cienie. Tak jak mówię, mi to nie przeszkadza, ale zwracam na to uwagę. Natomiast bardzo fajnie się tą paletką pracuje.
Cienie się rozcierają, są bardzo dobrze napigmentowane, więc wystarczy niewielka ilość, żeby delikatnie to wszystko rozetrzeć. Jedyne zastrzeżenie, powiem Wam, mam do tego ciemnego tutaj cienia, bo jednak tak jak się przyglądam tym moim makijażem, przyglądam się na przykład zewnętrznemu kącikowi, to widzę, że on lubi się, ten cień lubi się gubić jednak w ciągu dnia. Lubi się gubić, jak go rozcieramy, no zresztą generalnie tak, to jest ciemny cień, więc jak go rozcieramy, no to się rozciera, nie wiem, czarne na przykład do niebieskiego, tak do szarego, ten się rozciera akurat do takiego bakłażanowego, taki mam wrażenie, że ma trochę taką fioletową bazę, więc no tutaj akurat jeśli chodzi o ten właśnie cień, to mam takie trochę zastrzeżenie, natomiast ogólnie paletka, powiem Wam, że jest naprawdę całkiem spoko. I to, co mówiłam też w poniedziałkowym filmie, to to, że jeżeli Was ona interesuje, to bym popatrzyła na promocję, no bo jednak jeżeli spojrzymy na palety, powiedzmy, seforowe, to 9 cieni za 90 zł jest całkiem spoko ceną. Nawet Affect ma, nie wiem, powiedzmy, paletę Lunar Spell, która miała bodajże 10 czy 12, nie pamiętam, no ale kosztowała ponad 100. Ja tutaj powiem Wam, że się niestety nie dopatrzyłam w ogóle gramatury, więc nie wiem, jaką one mają pojemność, te cienie. Natomiast z drugiej strony, szczerze mówiąc, ja rzadko kiedy patrzę na gramaturę, jeżeli kupuję paletę. Patrzę bardziej na to, jakie to są cienie, czy jestem w stanie, wiecie, nimi zrobić jakiś makijaż, czy widzę jakieś makijaże, tak, czy mi się podoba układ. Bo często są palety, które mają taki dziwny układ, że ja tak patrząc na paletę nie jestem w stanie za bardzo sobie wyobrazić, który cień z czym połączyć. I często po prostu nie kupuję palety, bo nie bardzo wiem, jak się za nią zabrać. Więc to akurat jeśli chodzi... O! Znalazłam gramaturę. Proszę, jaka jestem głupia. Cztery cienie mają pojemność 0,9 grama, czyli prawie 1 gram, oraz 5 prasowanych pigmentów, również każdy ma pojemność 0,9 grama. Czyli pojemność mają podobną jak cienie z paletek Huda, bo wydaje mi się, że Huda ma też mniej więcej o pojemności albo 0,9, albo 1,1. To zależy, które te mini paletki i te małe Obsessions, bo niektóre miały nawet 0,6, tak więc to... To wszystko tutaj zależy. Tak więc ta gramatura nie jest wcale taka niska, więc ta cena, powiem Wam, że jest, mi się wydaje, całkiem przystępna. Natomiast wspominałam też to w poniedziałkowym filmie, ja nie miałam innych cieni z NYXa, więc nie mam za bardzo porównania. Nie wiem, czy one są lepsze, gorsze, jak one się mają do innych palet. Natomiast ja ogólnie nie mam zastrzeżeń do tych cieni. Więcej Wam o tej paletce mówiłam w poniedziałkowym filmie, więc żeby się po prostu też nie powtarzać, bo ten film w zasadzie dopiero co był na kanale. Kolejny produkt to jest produkt, który dostałam ze sklepu La Rose i powiem Wam, że bardzo się ucieszyłam, bo ogólnie o tej marce słyszałam dużo dobrego, ale jakoś tak nigdy nie bardzo wiedziałam, który produkt kupić, czy skupić i tak wiecie, zawsze miałam mnóstwo innej pielęgnacji i trochę tak wiecie, no nie chciałam wydawać na to kasy. No ale skoro dostałam w paczce, stwierdziłam, że świetnie, wypróbuję i mówię tutaj o marce Koi i jest to serum dwufazowe, śliwka kakadu, rokitnik i olej z marchwi. Tak to serum wygląda, ono jest dwufazowe, więc możecie zobaczyć tutaj, o, tak dobrze Wam pokazuję, dobrze Wam pokazuję. Tu możecie zobaczyć już, że jest naprawdę zacne zużycie. Musimy je oczywiście wstrząsnąć, no bo to jest serum dwufazowe. Zużyłam, myślę, że z połowę w ciągu miesiąca, bo dostałam tą paczkę na początku listopada. Na początku w ogóle listopada już był haul i tam właśnie w tym haulu pokazuję. I powiem Wam, że to serum naprawdę daje radę. To jest serum, który ja głównie używam na noc, dlatego że ono jest dosyć tłuste i dosyć ciężkie i na moją ogólnie przetłuszczającą się skórę i taką skórę, która nie wymaga może zbyt dużego odżywienia, zbyt dużego nawilżenia, no to czasami takie oleiste formuły są zbyt intensywne. Ja przez jakiś czas używałam tego serum takiego aloesowego, to też jest taki olejowe serum z Hello Body. Natomiast na czas wakacji przestałam, bo to już było zbyt ciężkie. No i po wakacjach właśnie miałam do niego wrócić i tak nie wracałam i potem właśnie dostałam to i nadal do tamtego nie wróciłam. Natomiast używam sobie to. Ja używam z reguły, słuchajcie, jedną pipetkę tego serum, czyli no jest to dosyć sporo. Czasami pół pipetki, jeżeli mam ochotę na krem, ewentualnie właśnie tak taką jedną pipetkę, którą nakładam jako ostatni krok w mojej pielęgnacji i ona, powiem Wam, że ma takie bardzo fajne, teraz mi akurat świeczka tutaj z tyłu pachnie, więc ale nie, czuć jednak, ja mam wrażenie, że on pachnie cynamonem, naprawdę mam wrażenie, że to jakby takie jest bardzo świąteczne to serum, że właśnie jak go nakładam, to czuć właśnie tak, nie wiem, takie ciasto dyniowe z cynamonem, coś takiego. No tu mamy śliwkę, olej z marchwi, rokitnik. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu mamy cynamon, bo skład jest dosyć długi. Widzę tutaj w składzie coś, co mogłoby wyglądać na cynamon, ale szczerze mówiąc nie jestem pewna, bo nie będę tutaj czytać, bo to jest jakaś bardzo długa i skomplikowana nazwa. W każdym razie fajnie serum pachnie, fajnie serum działa. Jestem zaskoczona, że w ogóle tak dobrze, bo wiecie, jak to jest z markami, które są bardzo mocno promowane.
Różnie może być, bo dziewczyny mają różną skórę, mają różne potrzeby, różne rzeczy lubią. Jedna dziewczyna będzie lubiła bardziej tłuste, właśnie olejowe konsystencje, bo ma bardziej suchą skórę, inna powiedzmy lekkie, więc naprawdę zależy. Więc nie byłam pewna właśnie, jak mi się to serum będzie sprawdzało, ale powiem Wam, że no już jak jestem, teraz się uspokoiło, więc mogę Wam pokazać, ile go już zużyłam, więc naprawdę całkiem sporą ilość. I po zużyciu, używaniu praktycznie tego codziennie wieczorem, mogę stwierdzić, że naprawdę fajny serum. Jeżeli gdzieś jeszcze będzie w promocji, bo dopiero co był czarny piątek, więc w sumie no na święta jeszcze mogą być jakieś, nie wiem, może zestawy świąteczne czy coś, no to myślę, że jeżeli lubicie podobną pielęgnację do mojej pielęgnacji, macie podobną skórę, to to może być serum, które będzie właśnie dla Was fajne. I drugie serum na kolejnym miejscu, to jest serum znowu, bardzo chciałam, żeby się sprawdziło, pokładałam w nim duże nadzieje, ale po fiasku, jakim okazał się u mnie serum pod oczy z Basic Lab, no nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać. I mówię tutaj z kolei o uzdrowisku. Jest to rozjaśniające serum z witaminą C pod oczy, czyli mamy tutaj taką właśnie malutką buteleczkę, ale dosyć pojemną, bo mamy tutaj 15 ml i również mamy pipetkę. W tej pipetce, o, jest tutaj olejek i ja powiem Wam, że taką jedną kropelkę tego olejku zazwyczaj stosowałam po prostu pod jedno oko. Nie jest to łatwa sprawa, bo ten olejek jest dosyć płynny. Kiedy tamten jest taki, powiedziałabym, bardziej zawiesiną, jest trochę bardziej gęsty, tak ten olejek jest bardzo płynny. Jak na przykład trafiłam, nie wiem, nie na palec, tylko na brzeg tutaj opuszki, to po prostu mi cała kropla spływała i pff, i jakby po kropli, więc no trzeba tutaj uważać, a ja chciałam, wiecie, tak delikatnie na opuszkę, żeby sobie, wiecie, wklepać pod oczy. Też to, tego serum może zbyt dużego zużycia nie ma, nie wiem, czy w ogóle będzie widać to zużycie, natomiast myślę, że tak z 1/4, 1/3 już zużyłam i powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona z tego serum i w zależności od dnia, raz użyję tylko rano, raz użyję rano i wieczorem, raz użyję tylko wieczorem. Czasami na przykład jak mam taką ochotę, żeby trochę tak, wiecie, bardziej sobie podogadzać, to użyję na przykład tego serum rano i potem nałożę sobie chłodne płatki pod oczy i wtedy jakby ta esencja z tych płatków razem z tych serum ma szansę się wchłaniać tutaj pod oczami. Potem wieczorem też go użyję, wiecie, po jednej kropli pod jedno oko, czyli jedną kroplę sobie tutaj wklepuję, potem drugą kroplę i sobie tutaj wklepuję. Tak jak mówię, nie jest łatwo, bo te krople lubią uciekać, no ale jakby, no ja jakby używam opuszków, nie wiem, jak mam sobie to inaczej wykropić, przecież nie zrobię tego tak, więc trzeba tutaj trochę gimnastyki, jeśli o to chodzi, ale ogólnie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego serum i myślę, że spokojnie będę je cały czas używać. Patrząc na zużycie, no pewnie jeszcze trochę to potrwa, więc myślę, że tak ze 3 miesiące, na 3 miesiące mi to serum wystarczy. No i teraz miejsce czwarte, a na miejscu czwartym, tadam, paletka Too Faced, ona się nazywa Born This Way The Natural Nudes, paletka, którą wszyscy znają, ona jest stara jak świat, chyba ma już ze 2 lata, moja paletka niestety oberwała chyba pędzlem albo palcem, mam już takie piękne wyżłobienie tutaj, no ale trudno. Natomiast jest to paletka, którą kupiłam na takiej cebulowej promocji w Sephorze, kiedy była przeceniona z 200 na 150 zł, a dodatkowo jeszcze wchodził kod, więc generalnie można ją było dorwać za 118, 108, już nie pamiętam, ale jakąś taką naprawdę mega niską cenę. I wiele z Was złapało też tą paletkę właśnie w tej cenie po moim stories, tak więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłyśmy razem, wiecie, upolować naprawdę niezłego deala. I pewnie gdyby nie ten deal, to ja bym tej paletki raczej nie kupiła, no bo mam trochę różnych takich nudziakowych paletek, na przykład Bohema, kilka innych z Glam Shopu, mam jakieś tam, wiecie, Hudy, Soft Glam z Anastazji czy Sultry, więc jakby mam. Ale stwierdziłam, no jak już jest taka cena, to czemu by jej nie wypróbować? I tą paletką robiłam sporo makijaży, tak więc też zostawię Wam link do mojego filmu na dole, jeżeli jesteście ciekawe, to właśnie żebyście mogły zobaczyć. I naprawdę ta paletka jest warta kasy. Czy 200 zł? No powiem Wam szczerze, że nie wiem, bo ja ogólnie już tak coraz mniej wydaję aż tak ogromne pieniądze na paletki, chociaż ostatnio kupiłam Hudę Rose Quartz, więc pewnie w następnym podsumowaniu miesiąca Wam więcej o niej opowiem, ale pewnie w grudniu pojawi się po prostu film z różnymi makijażami. Tak, i teraz jestem tą osobą, która tą, wiecie, nakładkę próbuje równiutko ułożyć, żeby zamknąć paletę. Tak, to ja. W każdym razie, no już jakby patrząc na palety, nie, jak mam wydać 200 zł, to powiem Wam, że tak myślę. Natomiast akurat no Huda była przeceniona z 315 na o 30%, więc
jakby trochę inna rzecz, tak, niż jakby regularna cena 200 zł. No jednak człowiek ma ochotę kupić coś w promocji, ma ochotę mieć to poczucie, że zaoszczędził jakieś tam pieniądze, więc no ja akurat no w tym wypadku mam to poczucie. I powiem Wam tak, nie żałuję wydanych tamtych 100-120 zł na tą paletkę, ale nie wiem, czy akurat gdybym wydała na nią 200, nie wiem, czy byłabym tak zadowolona. Możliwe, że tak, nie mówię, że nie, ale wiecie, no skoro mogłam ją mieć za 120, no to się bardzo cieszę, że za tyle ją miałam. Naprawdę paletka jest bardzo fajna, maty blendują się jak marzenie, błyski... No mogłyby mieć tak troszeczkę więcej tego umf. Ja akurat jestem sroką, ja lubię, kiedy coś się błyszczy, lubię te mocniejsze takie błyski, no turbopigmenty mnie po prostu zepsuły na wszystkie inne błyski na całym świecie i jednak no lubię, kiedy ten błysk jest naprawdę takim fajnym błyskiem. Nie każdy lubi, są dziewczyny, które wolą bardziej stonowane błyski, nie lubią się świecić, wiecie, mieć tonę brokatu na oczach i świecić się z kosmosu, jak najbardziej, nie, rozumiem to, więc wiadomo, nie każdemu wszystko będzie pasować, więc fajna paletka. Nie żałuję, że ją kupiłam, no w końcu jest na czwartym miejscu tutaj w tym podsumowaniu, więc naprawdę bardzo wysoko. Tylko właśnie tyle, że no, no mogłabym mieć właśnie te błyski tak, tak ciut, ciut, tak wiecie, tak podkręcone, tak wiecie, no. Ale więcej się już jej nie czepiam. Miejsce trzecie i miejsce trzecie to jest świeca. Jest to świeca Buff & Body Works, którą kupiłam w promocji jakoś chyba na początku listopada, kiedy one były za 65 zł. I co ciekawe, słuchajcie, w listopadzie 3 razy świece były przecenione, właśnie ze 120, raz na 65, chyba potem drugi raz na 65 i potem o 40%, czyli chyba na około 71-72 zł, coś takiego, więc jakby nie za... wróć, nie mogę skupić myśli. Tak więc ogólnie nigdy w życiu nie kupowałam świecy Buff & Body Works w regularnej cenie. Zawsze czekam na promocje, zawsze czekam, żeby były jakoś przecenione. Chyba najtaniej w Polsce udało mi się kupić za 49 chyba. Jakoś tak wychodziło, że one były trochę przecenione, potem chyba było jakieś 2... Nie pamiętam, ale chyba tak mi się kiedyś udało. Natomiast w Stanach Zjednoczonych trochę inna bajka, bo one tam są chyba ogólnie troszeczkę jednak tańsze, tak przeliczając jakby na nasze. Natomiast świece, zapach, o którym mówię, podobają się wszystkie, które kupiłam, dlatego je kupiłam, ale ten jest tak fajny. Teraz to prawda palę Stress Release, czyli eukaliptus i mięta. Natomiast tutaj mówię o zapachu Basil and Green Tea. I on jest taki... Kurczę, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, dlatego że to jest taki zapach, który moim zdaniem on mi się kojarzy ze spa. On jest takim zapachem delikatnym, lekko pudrowym, lekko słodkim. Właśnie co ciekawe, moim zdaniem on nie pachnie ziołowo, bo trochę się bałam właśnie tego, wiecie, bazylii, szałwii, to różne są te zapachy, natomiast moim zdaniem ja bym powiedziała, że tak mogłoby pachnieć w spa, kiedy właśnie macie, nie wiem, te kamienie do masażu, wiecie, tam płynie Wam woda, leci taka ładna muzyczka, są białe ręczniki i właśnie ten zapach. Ciężko opisać zapach bazylii i zielonej herbaty, naprawdę, wierzcie mi, bardzo ciężko, bo tutaj zapach eukaliptus mięta no jest prosty, tak? Zapach kawowy jest prosty, zapach mięta z cukrem, cytryna jest prosty, ale zapach bazylia z zieloną herbatą trochę trudno tak naprawdę opisać, więc no, jeżeli będziecie miała okazję powąchać, to zachęcam. Widziałam, że ostatnio Buff & Body Works dosyć mocno zaczął się promować. Dziewczyny dostają zaproszenia od nich na właśnie, nie wiem, czy na zakupy, czy po prostu do salonu. Dostają paczki od nich, więc widzę, że się dosyć mocno promują, więc chyba wzrasta świadomość w ogóle marki Buff & Body Works. Ja ich znam od wielu, wielu lat. Jak 7 lat temu byłam w Stanach Zjednoczonych, to się obkupiłam w świece, a już i tak wcześniej ich kupowałam, w zasadzie dopiero chyba ze 2 lata temu może, a nie, w zeszłym roku, chyba w trakcie pandemii właśnie otworzyli sklep online, albo może to było 2 lata, słuchajcie, już mi tak ten czas mije, że się gubię, nieważne. W każdym razie teraz już można kupić świece online, bo tak to mają chyba tylko 3 czy 4 sklepy w Polsce, więc dla osób, które na przykład no, nie mają blisko, to nie było tak łatwo, więc no... Jakby ja ogólnie lubię i mam całą wystawkę świecy, naprawdę bardzo, bardzo lubię, a ten zapach jest cudowny, jest właśnie takim zapachem, który może być gdzieś w tle, nie jest duszący, nie jest przytłaczający, jest takim moim, bym powiedziała, że takim bardziej neutralnym zapachem. Dalej, miejsce drugie, rzecz, która totalnie właśnie odmieniła moją skórę na dłoniach. Właśnie tak jak powiedziałam na początku, nie wiem czy kojarzycie, jak miałam właśnie takie tutaj czerwone plamy tu czy tutaj, tak jak na przykład coś pokazywałam, wydaje mi się, że to było widać. Przynajmniej ja widziałam, no bo wiecie, zwracam na to uwagę, a teraz po prostu no nic nie mam. Tak więc może to jest przypadek.
I może to był zbieg okoliczności, dlatego że nawet troszkę tutaj też w tym obszarze też moja skóra się uspokoiła. Nie jest jeszcze idealnie i na przykład teraz mam bardziej suchy tutaj, ten obszar jest bardziej suchy niż na przykład ten, więc kto wie. I nie wiem, czy to jest zasługa tego kremu, czy to jest zbieg okoliczności, natomiast powiem Wam, że po pierwszym zastosowaniu poczułam ulgę i przez pierwsze chyba 2 czy 3 dni stosowania używałam go codziennie chyba po 5, po 7 razy, naprawdę regularnie. Teraz już tak powiedzmy 3 razy dziennie go użyję. Na pewno po powrocie, jak umyję, wiecie, ręce, zdezynfekuję, to potem nakładam. Wieczorem nakładam też zawsze taką, wiecie, grubszą warstwę, rano nakładam. I to jest krem, który jest kremem do stóp. Jest to Eveline Cosmetics Extra SOS, skóra bardzo sucha. Ma on w sobie też mocznik, lanolinę. Tak on wygląda i to jest krem, który ja prawdopodobnie gdzieś dawno temu dostałam w paczce od Eveline. I on sobie tak stał, wiecie, przyjechał jakoś ze mną w tej przeprowadzce, bo raczej, no odkąd tutaj jestem, nie dostałam paczki od Eveline, więc on raczej musiał właśnie przejechać ze mną w transporcie wszystkich różnych kosmetyków. I powiem Wam, że nie wiem dlaczego, ale stał w przedpokoju przy wyjściu. Jest duża szansa, że ja go miałam zawieść mojej mamie po prostu, ale któregoś razu właśnie tak po niego sięgnęłam, mówię, a w sumie mocznik, przecież on jest taki dobry na popękaną skórę i tak dalej, to spróbuję. Słuchajcie, ulga była natychmiastowa. Naprawdę, wierzcie mi, po prostu to było tak jak, nie wiem, jak na przykład macie gorące dłonie i włożycie je pod chłodną wodę i jest takie... Wiecie, ta ulga, to wrażenie na skórze, to było po prostu niesamowite. I możliwe, że to było oczywiste dla wielu z Was, które na przykład, nie wiem, polecały mi różne inne kremy, które może w składzie właśnie miały zarówno lanolinę, czy też mocznik. Pamiętam, jedna z Was mi już kilka razy polecała, to była maść, nie pamiętam, mam ją zapisaną w karcie, Linowit chyba, czy coś takiego. I ja ją cały czas miałam, myślałam o tym, żeby kupić, ale wiecie, jak mam różne inne kremy, mam Bioderma, mam La Roche-Posay, no to ja cały czas próbuję jakoś, wiecie, wykorzystywać to, co mam, zamiast kupować jakieś tam nowe rzeczy. No i właśnie tak było z tym. I słuchajcie, no po prostu rewelacja. To naprawdę, to jest dla mnie w tym momencie, wiecie, święty graal na moje dłonie, bez kitu. Po prostu, no nie mogę się nachwalić tego kremu i to był tak totalny przypadek, że właśnie go użyłam. Tak jak mówię, krem do stóp, ale jednak na te moje popękane tutaj dłonie, na tą suchą skórę. Ja jeszcze cały czas czuję, że moja skóra jest sucha i jak na przykład... Ostatnio byłam w biurze i przez cały dzień nie smarowałam dłoni i jak wróciłam do domu, umyłam ręce, to miałam właśnie czerwone, takie delikatnie zaczerwienione te obszary, które do tej pory były zaczerwienione. Ale wystarczy, że znowu zaczęłam smarować tym kremem i wszystko wraca do normy, chociaż pod palcem czuję jakby te zmiany, które były. Czuję taką jakby jeszcze troszkę... twardszą skórę w pewnym sensie, tak jakby, nie wiem jak to Wam określić, ale ona nie jest taka mięciutka jak, nie wiem, skóra wszędzie indziej, tylko mam takie poczucie, jakby ona była tak delikatnie nieco bardziej zgrubiona, nieco bardziej twarda, ale mimo wszystko, no po prostu, że no uratowało mi to dłonie, no co tu dużo mówić. No i miejsce pierwsze, produkt, który Wam teasowałam na Instagramie, że to jest super produkt, który sprawdza mi się o wiele lepiej niż błyszczyk z Fenty, a to głównie dlatego, że błyszczyk z Fenty, ten kremowy, zaczął mi strasznie przeciekać i myślałam, że to ja mam jakiś felerny egzemplarz, ale któregoś razu oglądałam, już nie pamiętam, chyba to było, nie wiem, ze 3 tygodnie temu mogło być, albo nawet jeszcze wcześniej, film u Agnieszki Janoszki, która też wspominała o tym, że u niej właśnie te błyszczyki z Fenty właśnie tak wyciekają i robią się takie brudne i to jest takie nieestetyczne i trzeba to czyścić. I ja ten swój błyszczyk kremowy już czyściłam niejednokrotnie, ale on cały czas po prostu jakoś tak się brudzi strasznie. Nie wiem dlaczego, bo ja nie wycieram jakoś nadmiaru tego błyszczyka tak, żeby tam się tak strasznie syfiło. Nie mam pojęcia. I... wyciągnęłam sobie po prostu jedną rzecz, znowu z moich przepasnych zapasów kosmetycznych i tak sobie zastosowałam na usta i tak mówię, wow, jakie to jest fajne. Mówię tutaj o marce Tarte i to się nazywa Maracuja Juicy Lip. O, tak to wygląda, mam nadzieję, że będzie fokusował. Jest to taki błyszczyk, tutaj mamy o, takie klikadło i na górze nam właśnie to wychodzi. Ja go mam, słuchajcie, o zapachu kokosa. Podobno są różne inne zapachy, bo jak pokazałam Wam na Instagramie to kilka z Was zgadło, o czym pokazuję, bo ja to tak zrobiłam, wiecie, w zasadzie takie fajne, ale nie pokazałam, co to jest.
ale kilka z Was to ma i też właśnie bardzo lubicie i od razu zgadłyście, co ja tutaj Wam pokazuję. I mówiłyście, że macie na przykład o zapachu papai czy czegoś tam, no ja mam o zapachu kokosa i tak jak mówię, nie zdawałam sobie sprawy, że tu są jakieś różne zapachy. Ja to po prostu kupiłam rok temu, kiedy Tarte na swojej stronie miał takie zestawy, że 7 pełnowymiarowych produktów, kosztuje tam 300 zł i można sobie wybrać, tak? Wtedy kupiłam właśnie podkłady do testów, kupiłam tuż do rzęs, kupiłam kredki, no różne rzeczy tam sobie zebrałam. I jednym z produktów był właśnie ten Maracuja Lip Oil. To się Juicy Lip nazywa, sorry. Ja go mam w kolorze w ogóle Buttered Rum, natomiast tak jak mówię, pachnie kokosem, ale do czego zmierzam z moim przydługim wstępem, to, że to bardzo fajnie odżywia i koi usta. Był taki moment, gdzie miałam właśnie mocno przesuszone usta i tak stwierdziłam, spróbuję tego, czemu nie? To ma właśnie jakiś taki delikatny kolor, będzie fajne tak na co dzień, wiecie, do noszenia. Jedyny jego mankament to, że to się horrendalnie lepi. Ja mam wrażenie, że to ma własną grawitację i po prostu zawsze jak mam włosy rozpuszczone i nałożę to, to jakiś jeden włos znajdzie drogę do tego, żeby się przykleić. Naprawdę, ja mogę mieć włosy odgarnięte do tyłu i zawsze jakiś znajdzie drogę, żeby, o, na przykład teraz też, znajdzie drogę, żeby się do tego przykleić. Tak więc, no, to, wydaje mi się, że to miało być właśnie, miało mieć taką formułę nie klejącą się, ale niestety się klei. Chociaż powiem Wam, że jestem w stanie to zdzierżyć, bo to naprawdę fenomenalnie nawilża moje usta, daje dodatkowo delikatny kolor. Ja tutaj troszeczkę wypstrykałam, więc Wam tutaj pokażę, widzicie? To daje taki delikatny kolor, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ten kolorek jest taki delikatny, wiecie, jak go tak troszeczkę rozsmarujemy, to on daje, widzicie, taki lekki błysk, delikatny kolor, gdzie jeżeli widywałyście mnie na przykład na Instagramie, albo nawet na filmikach różnych, kiedy jeszcze nie mam makijażu ust, to moje usta są naprawdę bardzo blade. Czasami wyglądają wręcz na chore, takie są lekko sinawe, więc kiedy coś takiego, wiecie, da mi delikatny kolor na ustach oraz właśnie blask, to jest naprawdę taki, wiecie, taki wtedy usta wyglądają na zdrowe, ale nie, że mam jakiś makijaż na tych ustach, tak więc naprawdę to jest po prostu znowu totalnie przypadkowe odkrycie, to jest totalnym przypadkowym odkryciem, więc lubię takie momenty, kiedy jestem w stanie coś właśnie takiego fajnego odkryć i Wam polecić. Co prawda to nie są jakieś nowinki, może część z Was już o tym wiedziała, ale może część nie. I taka jedna rzecz, to jeśli chodzi o tą właśnie Tarte Maracuja Lip, Juicy Lip, czy jak to tam się nazywa, to też występuje w miniaturze, na przykład w takim zestawie miniaturowy właśnie ten Juicy Lip, miniaturowy korektor Tarte kremowy oraz miniaturowa maskara. Tak więc jeżeli na przykład macie ochotę to wypróbować, to może warto spojrzeć na coś takiego. Albo występuje to też w takim duo błyszczyków, kiedy chyba normalnie jeden kosztuje sporo, bo 80 zł, ale Fenty też. W sumie jeszcze nie wiem na ile mi wystarczy, więc to też zobaczymy. To duo chyba kosztuje 99. Tak więc, no, powiem Wam, że naprawdę super rewelacyjny produkt i bardzo, bardzo się cieszę, kiedy właśnie znajdę coś takiego, co mogę Wam polecić. No dobra, słuchajcie, i to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie listopada. Wszystkie produkty, tak jak Wam powiedziałam na początku, macie podlinkowane na dole. Filmiki na przykład z paletką Too Faced czy z paletką NYX macie też podlinkowane, jeżeli chcecie troszeczkę więcej, bardziej dokładnie zobaczyć i moją opinię i jakie makijaże z nimi wykonałam, to też oczywiście macie podlinkowane wszystko na dole, jak również wypisane cały mój makijaż, co też takiego mam, poza jakby tymi produktami z NYX-a, czyli nie wiem, jakiś róż, kredka, podkład, błyszczyk, cokolwiek takiego, to macie właśnie wypisane na dole. Dajcie znać, czy Wy coś ciekawego odkryłyście właśnie w listopadzie, a może na przykład jakieś zdobyłyście coś fajnego, na co długo czekałyście na czarnopiątkowych wyprzedażach. Jestem bardzo ciekawa, chociaż w sumie teraz cały grudzień będzie takim, wiecie, właśnie miesiącem, kiedy polujemy na różne okazje, różne, nie wiem, czy prezenty, czy coś w tym stylu. Ja tak jak wspomniałam na początku właśnie a propos tej wystawki, robiłam poradnik prezentowy, więc jeżeli na przykład szukacie jakichś pomysłów, zastanawiacie się nad czymś, to zajrzyjcie do tamtego filmu, bo tam pokazuję Wam kilka różnych fajnych zestawów, które właśnie po pierwsze cenowo są fajne, a po drugie może teraz jeszcze właśnie w grudniu będzie można wyhaczyć na fajnych promocjach. Tak więc czekam na Wasze komentarze, jeżeli lubicie podsumowanie miesiąca, no to oczywiście standardowo zachęcam Was do kciuka w górę oraz do subskrypcji kanału, bo zbliżamy się do 15 tysięcy. A jak wiecie, na 15 tysięcy u mnie będzie rozdanie, tak więc koniecznie zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo rozdanie będzie dla subskrybentów.
Tak więc dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądanie. Życzę Wam udanego tygodnia, udanego weekendu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa.